Cześć. W tym filmie wyjaśnię Wam, w jaki sposób płynie woda przez grzejnik centralnego ogrzewania, który może być podłączony od dołu za pomocą zestawu przyłączeniowego zaworów odcinających, albo za pomocą osobnych zaworów odcinających na zasilaniu i odpływie wody, albo z boku u góry po lewej, albo z boku u góry po prawej, czyli boczne podłączenie. Najpierw omówimy kwestię związaną z grzejnikiem podłączanym od dołu. Niektóre grzejniki mają możliwość podłączania od dołu, i jeżeli oczywiście chcemy, to możemy skorzystać z tej opcji, bo jest bardzo estetyczna i bardzo wygodna. I tak jest tutaj zamontowane. Jeżeli chodzi o podłączenie dolne, to podłączenie dolne w grzejniku występuje tylko z jednej strony. Jeżeli chcielibyśmy podłączyć z dołu z drugiej strony, to wystarczy grzejnik zdemontować i odwrócić. Tak więc z tym nie ma żadnego problemu. Problem pojawia się tylko w tym, z której strony jest zasilanie, a z której strony jest odpływ. I bardzo dużo ludzi popełnia ten błąd podłączając samodzielnie grzejnik do instalacji centralnego ogrzewania, którą sami sobie wykonują odwrotnie i grzejnik działa niepoprawnie. Zasilanie jest zawsze z tej strony, gdzie jest specjalna rurka zainstalowana pomiędzy płytami, która doprowadza wodę tu do góry. Czyli zobaczcie, Tutaj możemy sobie to dokładnie zobaczyć. Tu widzimy taką rurkę, która tam do góry sobie idzie. I gdy spojrzymy sobie teraz, ja to oznaczyłem takim zielonym flamastrem. Tu jest ta specjalna rurka. Więc od razu widać, że ta rurka idzie tu i jest tu. Czyli tu jest zasilanie. Gorąca woda jak najszybciej chce się dostać do góry grzejnika to jest bardzo ważne. Tutaj wpływa i gdyby nie zawór termostatyczny, który jest tutaj zainstalowany pod głowicą termostatyczną, to jest zawór, inaczej mówiąc, wkładka zaworowa, to mielibyśmy sytuację taką, że cała woda od razu się tu rozdziela i płynie sobie na te poziome kanały w jednej i w drugiej płycie, ponieważ to jest akurat grzejnik dwupłytowy, potem spływa tymi pionowymi kanałami w jednej i w drugiej płycie. I za pomocą poziomych kanałów dolnych w jednej i drugiej płycie płynie sobie do odpływu. Ale że taki zawór termostatyczny instalowany jest zawsze po tej samej stronie, gdzie jest tutaj zasilanie, to on nam w odpowiedni sposób, zależnie od nastawy wstępnej oraz nacisku, poprzez głowicę termostatyczną lub inny sterownik, na ten grzybek zaworu, może nam oczywiście blokować przepływ wody, który z tej rurki dostaje się tu do tego wnętrza, a następnie tędy wypływa. Jak działa zawór termostatyczny, dokładnie pokażę w innym filmie. Ale tak właśnie taka wkładka, taki zawór wygląda. I on jest tu zainstalowany. Gdyby jej nie było tej wkładki, byłby tu zwykły odpowietrznik, to oczywiście cała woda z całą szybkością dostałaby się od razu tu i rozdzieliłaby się od razu na dwie płyty. To by było najmniej ekonomiczne rozwiązanie i doprowadzalibyśmy oczywiście do przegrzania pomieszczenia. Ok, tak więc już wiecie, w jaki sposób podłączyć, czyli od wewnętrznej strony grzejnika ten tutaj króciec podłączamy do zasilania i gorąca woda płynie od razu do rurki. Zawsze zweryfikujmy to, czy na pewno ta rurka tu jest. O, jest, patrzymy, bach. I tu ma być zasilanie. Nigdy na odwrót. Gdybyśmy podłączyli na odwrót zasilanie, czyli tutaj. To woda by gorąca wpływała od razu tu, na te dolne poziome kanały, potem szłaby do góry, płynęłaby do góry tymi wszystkimi kanałami, tutaj by się łączyła i tutaj jako znacznie chłodniejsza wypływałaby przez tą rurkę. Czyli kompletnie bez sensu. Nasze sterowanie byłoby tutaj bez sensu, nie działałoby właściwie i sam grzejnik nie działałby po prostu właściwie. Tak więc jest zasada, że ma być podłączenie zasilania tam. Gdzie jest ta specjalna rurka, specjalny kanał doprowadzający wodę do górnej części grzejnika, gdzie instalujemy głowicę termostatyczną łącznie z zaworem termostatycznym? Na odwrót, nie wolno! Taki mały przerywnik w filmie dla Was. Jeżeli mielibyście sytuację, że instalacja jest już poprowadzona, grzejnik zainstalowany, a instalator, czy też Wy błędnie y, zainstalowaliście zasilanie z tej strony, a tutaj odpływ. To oczywiście trzeba byłoby zmienić stronami podłączenie. Za pomocą odpowiednich krzywek, złączek da się to zrobić. Jeżeli macie zainstalowany od dołu grzejnika zestaw przyłączeniowy zaworów odcinających, czyli tak zwane okulary, to występują też takie okulary w wersji krzyżowej, właśnie naprawiające taki problem. Czyli wystarczyłoby wtedy ten zestaw, który jest obecnie zainstalowany, odkręcić i zainstalować taki krzyżowy. I producenci niektórych marek właśnie mają w ofercie też taki krzyżowy, który po prostu na odwrót te przepływy reguluje. To taki przerywnik, żebyście wiedzieli, że jeżeli jest problem, można to naprawić. Jednak będzie to wymagało spuszczenia wody z instalacji centralnego ogrzewania, lub zastosowania metody zamrażania rurek. Dzięki czemu po prostu nie będzie nam tu woda płynęła, no i oczywiście spuszczenia wody z grzejnika. Ale wszystko idzie naprawić, tak więc nie ma żadnego problemu. Teraz jest druga kwestia związana z grzejnikami podłączonymi z boku, albo z lewej, albo z prawej strony, bo i z lewej strony, i z prawej strony mamy możliwość podłączenia zasilania grzejnika. Jeżeli zasilać byśmy chcieli grzejnik z prawej strony, czyli tu doprowadzilibyśmy rurkę z gorącą wodą, albo od dołu ona by sobie tutaj szła, to musielibyśmy zainstalować zawór odcinający w tym miejscu ewentualnie zawór termostatyczny, bo jeżeli go dokręcimy, no to oczywiście także uniemożliwi przepływ, ale będzie pełnił funkcję odcinającą. Oraz gdzie będzie odpływ z takiego grzejnika? Zawsze na dole. Albo na tym króćcu może być odpływ, albo na tym z drugiej strony. Ale jest pewna zasada, którą należy przestrzegać. Jeżeli grzejnik jest długi, ten może nie jest jakoś specjalnie długi, no ale uznajmy, że on jest już dosyć długi. To jeżeli tu bym podłączył zasilanie, to odpływ podłączyć powinienem z tej strony na dole. Dlaczego? Dlatego, że ta gorąca woda będzie płynąć tutaj tymi kanałami górnymi, poziomymi, następnie będzie spływać w dół i tutaj będzie sobie odpływać do odpływu. Dzięki temu grzejnik będzie najwydajniej grzał. Jeżeli zrobiłbym tak, że tutaj jest zasilanie, i tutaj odpływ, a grzejnik jest długi to byłaby sytuacja taka, że tu jest najbardziej gorąco tu jest średnio, a tu jest troszkę chłodniej nie będą to wielkie różnice ale gdybyśmy skorzystali na przykład z termowizji, byłoby to widać, że jest to nieekonomiczne grzanie za pomocą takiego podłączenia jeżeli grzejnik jest mały, taki kwadratowy, wręcz bym powiedział to nie ma to żadnego znaczenia, z której strony damy odpływ bo to po prostu nie ma żadnego znaczenia Różnice temperatur w tych miejscach będą oczywiście tu będą spadać, to naturalnie, ale tu pomiędzy tą szerokością będą niezauważalne. Ale jeżeli grzejnik już jest taki jak tu widzicie, mniej więcej 2 do 1, czyli dwie długości wysokości są na szerokość, no to w takim wypadku powinniśmy dać zasilanie a tu odpływ albo zasilanie a tu odpływ. Tak więc to jest bardzo istotne. Sporo osób popełnia ten błąd, że chce oszczędzać na materiałach albo na estetyce, ale niestety popełnia błąd, bo popełnia instalację w odwrotnym kierunku. Czyli na przykład podłączy tu zasilanie, a tu da odpływ, albo tu zasilanie tu da odpływ, albo tu zasilanie tu da odpływ, albo ma bardzo długi grzejnik, na przykład w jakimś przedpokoju, czy w jakiejś firmie, czy w jakimś holu, i podłącza tu zasilanie tu odpływ, a potem ten grzejnik tu jest ciepły, a tu jest coraz bardziej chłodny. Nie wydaje nie grzeje. Zatem mam nadzieję, że jest wszystko jasne. Najlepiej zawsze boczne podłączenia wykonywać w ten sposób, że zasilanie odpływ, zasilanie odpływ i mamy najlepszą wydajność pracy grzejnika. Oczywiście pomijam kwestię kryzowania, czyli e, równoważenia instalacji za pomocą zaworów termostatycznych i nastawy wstępnej. Mówię o samym teraz podłączeniu i przepływie wody. Tak więc już rozumiecie, że woda po prostu gorąca musi się jak najszybciej dostać na poziomy górny kanał, z którego będzie spływała sobie pionowymi kanałami i tu już będzie chłodniejsza. Więc jak gdybyśmy mieli termowizję, to zawsze będziemy widzieć, że tu jest bardziej gorąca woda, a tutaj jest chłodniejsza. Czyli po prostu grzejnik będzie promieniował ciepłem tutaj znacznie mocniej, a tu znacznie słabiej. To jest całkowicie normalne, a różnice pomiędzy tymi temperaturami dopływu i odpływu no i reguluje się właśnie zaworem termostatycznym poprzez odpowiednie kryzowanie w zależności od zapotrzebowania cieplnego na dane pomieszczenie i w zależności od mocy danego grzejnika, jaką uzyskujemy, oczywiście przepływem wody. Im szybciej woda przepływa, no to naturalnie rośnie też hałas przepływu tej wody, ale też i wydajność. Przy odpowiednich warunkach, to te różnice są niesłyszalne dla ucha jakoś yy, specjalnie, ale gdybyśmy mocno zwiększyli przepływ wody, to właśnie przez tą armaturę, przez te różne zawory. Moglibyśmy słyszeć taki nieprzyjemny świst i wtedy lepiej troszeczkę zmniejszyć sobie na nastawie wstępnej przepływ wody, na przykład z piątki na czwórkę, jeżeli tam była taka wartość, albo wartości pośrednie. Na razie najważniejsze jest to, żebyście wiedzieli, jak płynie woda i tym filmem Wam właśnie na to odpowiedziałem. Dziękuję Wam za e, oczywiście oglądanie. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, problemy, piszcie w komentarzu. Cześć!